kurczaczek. Zobaczcie ten zameczek. I wyobraźcie sobie, że jest opuszczony. Tutaj główne wejście jest zamknięte. Ale jest kilka innych wejść. Zobaczcie, że ktoś tutaj sobie przygotował jakieś elementy wyposażenia. Nie wiem kto i w jakim celu, ale najprawdopodobniej szabrownicy. Mam nadzieję, że nie zastanę ich w środku. Tutaj jest wejście od ogrodu, a można też wejść właśnie tędy. O kurde, ale obiekt. Coś mi się wydaje, że to będzie piękna eksploracja. O kurde, tak myślałem. Zameczek jest wyposażony całkowicie. Brakuje pewnie jedynie elementów, które zostały skradzione. Tutaj był piękny kredens. Ktoś go zniszczył. Szkoda. Tutaj kolejny. Zobaczcie. Ale idioci wszystko zniszczyli. Takie piękne rękodzieło. Zdjęcia rodzinne. O kurde, jaki hol. Wow, robi wrażenie. Tutaj wszystko przekopane. Co cenniejsze zabrane. A to co za fura? O kurde. Wygląda jak Lambo, ale jakieś dziwne. Kurde, szkoda, że to wszystko rozszabrowane już. Ale myślę, że i tak będzie co oglądać. O, tutaj mamy gigantyczne lustro, a nie, to szyba. O kurde. Czyżby to był salon? Całkiem możliwe. Zobaczcie, jaki komplet piękny. Ktoś zdjął żylandor. Jadalnia. Również wypasiona. Zanim wjechali tu szabrownicy, musiało tu być naprawdę pięknie. Zobaczcie, jak ładnie wszystko zdobione. Nakryte do stołu. Jakby za chwilkę ktoś miał wrócić i spożywać posiłek. Ale ładne krzesło. Porcelana. Wejście do góry. Ale może najpierw zobaczymy dokładnie, co jest na dole. Tutaj chyba kuchnia. Tak, na pewno.
raczej coś w rodzaju oranżerii. Zastanawia mnie tylko, kiedy się wyprowadzili stąd i jaka była dokładnie przyczyna. Pewnie dowiem się coś więcej po filmie, więc... Dobra, tutaj jeszcze coś jest. O kurde, jaki głośnik. Spiżarka chyba. Tutaj to samo. Aha. Dobra. Zajrzyjmy w te bardziej wyposażone miejsca. Trzeba iść do góry. Schody obłożone wykładziną. Idziemy dalej. Jest jeszcze jedno piętro. Super. Będę miał co wam pokazywać. O kurde. Ale tutaj jest tych pomieszczeń. Ciekawe, ile tu osób mieszkało. To wygląda jak na taką małą sypialnię. A dodatkowa kuchnia. No, powiem wam, że jestem w szoku. Stąd cały teren, na którym znajduje się zamek. Ale zarosło. Widać, że od bardzo dawna nikogo tutaj nie było. Nie wiadomo, czy właściciele w ogóle żyją jeszcze. Biuro. Wszystko na to wskazuje. Bardzo dużo papierów. Dwa biurka. Maszyna do pisania. Olimpia. Kurde, a tutaj co? Jakiś zakład szewski. Zobaczcie, maszyna do szycia. Jakiś mało przyjazny piesek. Bardzo dużo zdjęć rodzinnych. Biurko.
Nie widzę tutaj nigdzie kalendarza. Wiedzielibyśmy wtedy dokładnie, kiedy zamek został opuszczony. Kolejny portret. Tu najprawdopodobniej sypialnia. Łóżka już nie ma. Piękny kominek. Zlew. Zobaczcie, jakie mosiężne krany. Tutaj już ktoś miał balkonik. Ale zobaczcie, jaki przerdzewiały. Strach tutaj chodzić. Deski przegnite na pewno. I tutaj kolejny pokój. Tu też zniknęło wyposażenie. Prawdopodobnie toaleta. Tutaj już poznikały mosiężne krany. No tutaj tak samo. Wanna starego typu. Rodzina spożywa posiłek. To wyżej. To już chyba będzie ostatnie piętro. Co tu się wydarzyło? Jest wejście, ale tylko dziurą. Jakaś nieodremontowana część. No zobaczymy. Aha. Zobaczcie. Zamurowali sobie po prostu część zamku, której nie używali. Tu jakieś zejście jest. Ciekawe gdzie. Sprawdzimy to za chwilkę. Ale wygląda ciekawie. Wejdziemy najpierw na górę. W te piętro nikt nie ingerował. Także może być o wiele starsze wyposażenie niż te, które widzieliśmy dotychczas. Jeszcze wyżej. Tutaj raczej nic nie ma. Nawet sufit spadł. Być może zabrakło pieniędzy na remont. Kto wie. O kurde. Tutaj jest naprawdę ta część w złym stanie. Oby tylko schody nie runęły. Jest chyba wejście na sam dach. O kurde. Wow. Zobaczcie, schody na samą górę. Oczywiście, że wejdę. Tylko najpierw sprawdzę, czy schody się nadają do tego, żeby po nich chodzić. Śmierdzi tutaj zdechlizną. Coś tutaj na pewno zdechło. Tylko co? Może gołębie? Wszystko się
się rusza. Ale już prawie jestem na górze. Damy radę. Jesteśmy prawie na wieży. Ale będzie widok. Szkoda, że taka mgła jest. Ale trafiliśmy. Niestety mgła zasłania wszystko, ale także i mnie. W tym miejscu zacząłem eksplorację. Tak, byłem na samym dole. Udało się wejść na wieżyczkę. Tam kolejna wieża. Szkoda, że jest mgła naprawdę, bo mielibyśmy piękną panoramę. Śmigamy, uważając przy tym na te przegnite deski. Zobaczcie, nie wygląda to ciekawie. Zejdziemy teraz na dół, tam gdzie wcześniej widziałem te schody. Zastanawiam się, gdzie one prowadzą. Być może do piwnic. Tylko pamiętajmy, że ta strona była zamknięta. Więc nie wiadomo, co znajdę w tej piwnicy. Widać, że od bardzo dawna tutaj nikt nie remontował tego miejsca. Po prostu sobie go odcięli, być może odkładali na później. A tutaj już byliśmy? Nie, jeszcze tutaj nie byliśmy. Ale widzę, że pusto wszędzie. Nie wkładali tu wyposażenia ze względu na to, że nie mieli zamiaru tu mieszkać. Zostało tu jakieś stare biurko. Papiery. Tu ktoś powywalał wszędzie drzwi. Na pewno było wszystko pozamykane. Dlatego ktoś wyłamał to. Ale zobaczcie, jacy spryciarze. Jak się zorientowali, że tutaj dalsza część zamku jest zamknięta. Jesteśmy w zamkniętej części zamku, której nie używano. Zobaczcie, jaki grzyb. Wyjście na zewnątrz. O kurde. No to mamy kolejne wejście i wyjście. Od strony ogrodu. Coś widzę jeszcze. Myślałem, że to piwnica. Powiem wam tak. Wyjdziemy sobie tędy.
gdzie byliśmy. Wyszliśmy gdzieś na tyłach zamku. Albo i nie. Kurde, troszkę się pogubiłem. W ogrodzie. Ale spory teren. Dziwne, że jeszcze ktoś tego nie zagospodarował. A tutaj mamy piwnicę. Idziemy zobaczyć. Coś będzie ciekawego. Ale klimat. O kurde. Ale spora piwnica. Pewnie pod całym zamkiem idzie. Ale zobaczcie, że liczniki nie są takie stare wcale. Zastanawiam się, czy tutaj jest prąd jeszcze. Kurde, przez moment myślałem, że tam ktoś leży, a to manekin. Ale jazda. O Boże, ile tu jest rzeczy. Z każdej strony. Tutaj mamy kotłownię już. Obym trafił do wyjścia tylko, bo ze mną to różnie bywa. Kawałek bramy. I dalsza część piwnicy. Dwie kuchenki gazowe. Może kiedyś ktoś tędy wchodził, bo tam widziałem, że uszkodzone okno. Dobra, wychodzimy z piwnicy. Tu kiedyś był piec chyba. Posiężne elementy. Idziemy jeszcze na chwilę do środka. Jak wam się podobała eksploracja zamku? Jak dla mnie rewelacja. Dobre miejsce, żeby zakończyć dzisiejszą eksplorację. Przy tym pięknym stole jadalnianym zakończę już eksplorację
I widzimy się na mojej kolejnej wyprawie. Na razie trzymajcie się i nie zapomnijcie zostawić ślad po sobie w postaci łapki czy subskrypcji. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.